Płyniemy sobie rzeką w dół i dopłynęliśmy do takiego fajnego tutaj pola namiotowego, ale jest późno, więc się na nie zdecydowaliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że mamy możliwość rozwieszenia kilku hamaków pod wiatą. I teraz chodź ze mną, policzymy, ile hamaków zmieści się pod taką oto wiatą. I mamy tak, raz, dwa, trzy na dole, czwarty na górze, tu mamy piąty, szósty, to jest ten, tu mamy siódmy, a tu jest ósmy, osiem hamaków. Upchnęliśmy tutaj osiem hamaków pod taką małą wiatką. Ognisko rozpalimy dalej. A tutaj w razie jakiegoś deszczu, żeby nam nie nakapało trochę, to zrobimy taką rynienkę z tarpa i wodę będziemy odprowadzać za wiatkę. Także tak można się rozbić.